Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanale, na którym uczę szerokopiętego zarabiania w internecie, nie tylko. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam dwa sposoby na zarabianie przez internet. Pierwszy będzie to taki nowy sposób, o którym jeszcze nie wspominam na tym kanale i na nim można potencjalnie przykładowo z 40 złotych zarobić nawet 400 złotych, czyli w sumie zamieniamy 40 na 400. Będzie się dotyczył taki sposób dotyczący kryptowalut, ale tak samo są osoby na tym Kanale, które może niekoniecznie chcą zarabiać sobie na kryptowalutach, dlatego w późniejszej części odcinka też wam pokażę nowy sposób, gdzie każda osoba, która nawet nie posiada 18 lat, jest w stanie zarobić w prosty sposób. Kiedy przetestuje sobie pewną aplikację na telefon, może zarobić nawet około 100 zł. Tak więc przechodząc do rzeczy, pierwsza część będzie się tyczyła takiej specjalnej opcji na giełdzie Binance, i chodzi tutaj o tą opcję Launchpad. W tym momencie zaraz Wam wytłumaczę o co chodzi, ale jeśli ktoś z Was jeszcze nie ma konta na giełdzie Binance, no to też zachęcam Was, żebyście założyli sobie tutaj konto z tego względu, że to też tak jak mówiłem, jest największa giełda kryptowalut na świecie, jest tutaj sporo możliwości zarabiania, a dodatkowo wchodząc z tego specjalnego linka podanego w opisie, otrzymujecie też 100 dolarów tutaj takiego rabatu. Oczywiście tutaj te wszystkie rzeczy do spełnienia są podane tutaj, więc tak samo to jeśli chodzi o giełdę Binance, trzeba wykonać weryfikację konta. No i jeśli sobie wpłacimy mniej więcej 10 dolców za Pomocą tych trzech opcji płatności. No i też wykonamy pierwszego trade'a, to otrzymamy finalnie te 100 dolców, no i dzięki temu sobie zaoszczędzimy też na prowizjach, więc tak to mniej więcej wygląda. I do rzeczy, o co chodzi teraz na tej giełdzie Binance, jest tak zwany Launchpad. Jeśli sobie wejdziemy właśnie w opcję zarobków, to widzicie jest tutaj taka informacja o tym Launchpadzie i jest tutaj ta informacja, że ten Launchpad to jest taka platforma startowa dla tokenów. I chodzi w niej o to, że tutaj po pierwsze, jeśli my sobie tutaj chcemy zakupić kryptowalutę danego projektu, który dopiero co startuje, to możemy to zrobić nawet po niższej cenie niż cena, która będzie na giełdzie. I tutaj, jeśli chodzi o ten launchpad na giełdzie Binance, to z tego co wiem, tutaj to chyba był 31, tak mi się wydaje, launchpad, chyba gdzieś tu była informacja tak 31 projekt Binance Launchpad. I o co tutaj chodzi? No właśnie, po prostu jeśli my założymy sobie konto na giełdzie Binance i jeszcze przez te kilka dni, bo tutaj do rozpoczęcia tej subskrypcji zostało właśnie te 3 dni i 17 godzin, to jesteśmy w stanie sobie kupić te tokeny przed wejściem na giełdę. No i potem od razu je możemy też w 100% sprzedać. No i teraz jeśli chodzi o te poprzednie lunchpady, to te projekty tutaj akurat jeśli chodzi o giełdę Binance, bo też mogą być inne platformy, które robią takie właśnie tutaj eventy, to na giełdzie Binance każdy z tych projektów dał sporo zarobić nowym użytkownikom. Dlatego tak mówię, bo to jest taka cena w sumie przykładowa, która będzie podana w tym filmie. Nie jestem w stanie Wam zagwarantować oczywiście, czy jeśli będziemy mieli tutaj zakupione na przykład te 40 akurat złotych w tej kryptowalucie, Edu, bo to jest akurat ten projekt, to z tego się zrobi 400, ale jest naprawdę duże prawdopodobieństwo. Może się też okazać, że teoretycznie tutaj wyjdziemy na zero, lub też najwyżej stracimy. Jednak ogólnie, jeśli chodzi, tak jak mówiłem o poprzednie lunchpady na giełdzie Binance, zawsze każdy lunchpad dał zarobić, i teraz jest też spora szansa, że tak będzie, chociaż nie mogę wam tego zagwarantować. I co trzeba w ogóle zrobić, żeby wziąć udział właśnie w tym specjalnym lunchpadzie? Po pierwsze, my musimy przez te trzy dni mieć na naszym koncie kryptowoltę BND. I kryptowolta BNB to jest kryptowaluta giełdy Binance, tak myślę, że jest to chyba logiczna sytuacja, więc możemy sobie ją tutaj zakupić. I ogólnie musimy trzymać przez te jeszcze 3 dni tutaj tą kryptowalutę na tej giełdzie, z tego względu, że oni tam zliczają sobie te specjalne snapshoty. I ja tak samo tutaj jeśli chodzi o mnie, posiadam pewną część tych kryptowalut BNB na swoim portfelu. W sumie na, tej, na portfelu giełdy kryptowalut, bo jeśli bym trzymał te BNB na zewnętrznym portfelu, to no to te kryptowaluty nie byłyby brane pod uwagę. No i finalnie, kto ma większą alokację, czyli kto przez te kilka dni jeszcze będzie miał więcej tutaj tych BNB na tym swoim portfelu, może oczywiście otrzymać więcej tych tokenów właśnie do zakupu, ponieważ tutaj, jeśli chodzi o tą sprzedaż tego tokena, to jedno EDU właśnie w tym launchpadzie będzie wynosiło 0,05 centów. No będzie taka cena po prostu początkowa, a potem jak wyjdzie na giełdę ten cały token. No to może być taka sytuacja, że oczywiście no ten token poszybuje w górę i na nim możemy o wiele więcej zarobić. I teraz, no oczywiście, minimalną kwotą, z którą możemy się zapisać tutaj, aby dołączyć do tego launchpada, jest to 0,1 BNB. A maksymalny akurat limit dla użytkownika, ponieważ jeśli byłaby jakoś osoba, która jest naprawdę bardzo bogata i nie wiem, miałaby na swoim koncie na przykład 10 tysięcy BNB, no to ona, przez to, że ma większą ilość tej kryptowaluty, no to miałaby większy przydział. Więc tutaj też Binance zrobił taki limit, że maksymalnie na jednego użytkownika, w tym przypadku tego Launchpada, no na konto jest przydzielone maksymalnie 15 tysięcy dolców, czyli 300 tysięcy tej kryptowaluty. Edu. Więc no tutaj tak jak widzicie ogólnie jeśli ktoś ma więcej tej kryptowaluty otrzyma więcej tych tokenów a finalnie no tutaj ta cena za którą będziemy sobie sprzedawać tą kryptowalutę no to będzie podana za jakiś czas i teraz Wam pokażę jak to wszystko wygląda jeśli chodzi o te terminy. Więc tutaj ogólnie już od tego 23 w sumie kwietnia, czyli do wczoraj właśnie tutaj przez te 5 dni czyli do 28 z tego co pamiętam, zaraz znajdę tutaj informację tak do 28 kwietnia właśnie tutaj Binance nas będzie zliczał średnią cenę naszych kryptowalut, które mamy, i tutaj chodzi o właśnie tą kryptowalutę BNB na naszym portfelu. No i wtedy tutaj, potem tego 28 kwietnia. No i teraz tutaj nas interesuje ten okres subskrypcji ponieważ my już jak będziemy po tym okresie przygotowawczym, to mniej więcej zaraz wam powiem od 8 bodajże rano, od 8 do godziny, prawdopodobnie to już będzie wtedy 11, teraz też no, muszę sprawdzić, do 11, od 8 do 11, mamy czas, żeby po prostu tutaj dołączyć do tej subskrypcji, bo już będziemy mieli zliczoną tą średnią tej kryptowolty BNB, która była na naszym portfelu, no i potem o tej godzinie 12 ta subskrypcja będzie zamknięta i przydzielą nam określoną ilość tutaj tych tokenów, które dostaniemy i będziemy je mogli sobie tutaj zakupić. No i finalnie ta dystrybucja właśnie kończy się tutaj 12 i wtedy już będziemy mieli te tokeny dostępne tutaj tego projektu EDU. I w tym momencie po prostu będziemy je mogli w 100% sprzedać już na giełdzie, bo ten token też wyjdzie na giełdę i ja osobiście powiem Wam, że ja będę je od razu sprzedawał, bo no będę chciał sobie oczywiście ten zysk zrealizować. Nie wiem jak on tutaj będzie, ale no też to jest według mnie dosyć prosty sposób, aby sobie zarabiać tak na kryptowoltach w tak Taki bezpieczniejszy sposób, ponieważ zazwyczaj, właśnie w takich początkowych lunchpadach, to można na tym sobie, jeśli już ta kryptowolta wchodzi na giełdę, no sporo zarobić. I poprzednie lunchpady, tak jak mówiłem, na giełdzie Binance pokazały, że się da. No i ogólnie, jeśli chodzi o ten projekt, no to ja też nie będę go całego opisywał. Po prostu powiem, że jest to taki. Projekt w Niszy Edukacyjnej, i tutaj oni chcą stworzyć taką platformę, która już tutaj jest prawdopodobnie dostępna, bo też ludzie sobie sprzedawali te wszystkie ich jakieś aplikacje za właśnie tutaj, przykładowo, 22 Ethereum. No i ogólnie, tak pokrótce, no właśnie, to ma być taka specjalna platforma, gdzie nauczyciele mogą sprzedawać swoje kursy, szkolenia i tak dalej, żeby to tak bardziej zrewolucjonizować ten rynek szkolnictwa. I też on będzie wtedy oparty oczywiście o kryptowolty, więc ktoś może myśleć na ten temat tego projektu długoterminowo i w sobie w tym lunchpadzie uzyskać te tokeny i potem sobie je potrzymać. Ja, tak jak tutaj mówię, gram pod te konkretne wydarzenia. Jeśli dostanę tutaj określoną ilość tych wszystkich kryptowalut, to je od razu sprzedaję, ale decyzja należy do Was, co chcecie z tym zrobić, bo może być taka sytuacja, że je sobie przytrzymacie i ten token poszybuje w górę i na tym o wiele więcej zarobicie, a może być taka sytuacja, że on poniekąd będzie taka większa korekta lub będą spadki na tym tokenie i no te przetrzymywanie Wam nie będzie tutaj akurat dla Was odpłacalne. W tym momencie w momencie, ja sobie odpalam właśnie ten cały research, który zrobił Binance, i tutaj przetłumaczę sobie to wszystko na język polski i możecie sobie na ten temat poczytać. No, ale tutaj ja się osobiście troszeczkę już nagadałem na temat tego Lunchpada, więc finalnie co z tego macie zapamiętać? Jeśli ktoś nie ma konta na giełdzie Binance, no to po prostu warto się zarejestrować. Link do tej giełdy znajduje się oczywiście w opisie. W tym momencie musicie sobie kupić ewentualnie jakiś BNB. Im więcej tych BNB macie, tym większy będziecie mieli przedział tutaj na tej swojej giełdzie. No i w tym momencie jeszcze do tego czasu 28 właśnie kwietnia tutaj jest ten okres subskrypcji i od z tego co pamiętam 8 do 11 musicie zasubskrybować tego lunchpada. W tym momencie o tej 11 albo 12 tak to wtedy już jest wszystko zamknięte i od tej 12 już możecie tutaj sprzedawać te tokeny, bo one już wejdą sobie na giełdzie i zrealizować swój zysk, lub ewentualnie je zostawić i czekać na no potencjalne wyższe wzrosty i teraz, dobra, przechodzimy już sobie do tej części dla osób, które niekoniecznie się interesują kryptowalutami, a chcą sobie też coś zarobić przez internet. Jest taka strona, o której dosyć często wspominam na tym kanale i tutaj chodzi o to, że jest to taki po prostu zwykły offerwall Na tej stronie tak samo można właśnie się zarejestrować i nie trzeba mieć 18 lat, bo tutaj są wypłaty na PayPal. I my na tej stronie właśnie zarabiamy, chodzi mi tutaj głównie o tą zakładkę Offers, Icens Offers za przetestowanie przeróżnych gier. I w tym momencie jest dosyć fajna sprawa, ponieważ ja ostatnio też nagrywam bodajże na tym filmie tutaj, że są takie nowe dwie gry ciekawe, tutaj ten Play Empires and Puzzles, i tutaj możemy zarobić nawet te 50 dolców, czyli to wychodzi około no, z tego co myślę na ten moment jest 200 ponad złotych, no 160, zaraz też możemy sobie zobaczyć, bo tutaj sobie podliczyłem ile z tych wszystkich trzech gier. No mniej więcej 209 złotych, bo ta cena dolega, jak widzicie, aktualnie z dnia na dzień, cały czas spada. Ale chodzi mi o tą aplikację. Zobaczcie, tutaj my też możemy sobie grać w jakąś tam grę opartą o Monopoli i w tym momencie zobaczcie, my oczywiście mamy taki limit, że musimy mieć czas, te 21 dni do akurat zdobycia tych wszystkich poziomów, żeby otrzymać nawet te 35 dolców, a te 35 dolców to zaraz wam pokażę, ile to wychodzi. 146 zł możemy otrzymać za to. Ale tutaj jest fajna rzecz, ponieważ zobaczcie, my nie musimy wbić na przykład jak w przypadku tej gry, o tutaj. Musimy sobie wbić 69 poziom w przeciągu 12 dni, żeby na przykład zarobić 30 dolców. Jeśli nie wbijemy tego poziomu, no to nawet jakbyśmy no, mieli uznajmy, że 68 level tego 12 dnia, no to nie otrzymamy za to nic pieniędzy, bo niestety nie spełniliśmy tych warunków. A w tym przypadku, w tej grze zobaczcie, nawet jak wbijemy sobie tutaj w przeciągu tych 21 dni. Level 5 to już coś dostajemy, bo dostajemy 10 centów. Nie jest to zbyt dużo, ale zawsze coś. Potem na poziomie 8 dostajemy 5 centów, więc tutaj ta nagroda jest porozdzielana na te. W sumie kilka poziomów, raz, dwa, trzy, cztery, na 6 poziomów dokładnie. I do tego 42. poziomu, jak tutaj sobie wbijemy, to zobaczcie, tutaj już dostajemy 18 dolców, tutaj dostajemy 10 dolców, tutaj dostajemy pół dolara i tak dalej. I wtedy dzięki temu nam się finalnie, jeśli uda nam się wbić właśnie ten 42. poziom, no to też otrzymamy finalnie razem te 35 dolarów. Ale no jak komuś się nie uda, bo ktoś ma mniej czasu, to zobaczcie też, nawet jak wy sobie wbiję. 32. poziom w przeciągu tych, tam bodajże, było 21 dni. No to nie zarobi pełnej kwoty, ale też zarobi tam ponad 10 dolców, więc to wychodzi 40 zł w sumie. Myślę, że to jest fajna sytuacja i teraz, tak jak ja Wam pokazywałem, teraz są takie trzy fajne aplikacje. W tym momencie, tak jak mówiłem, na niej można najwięcej zarobić, ponieważ jest to taka specjalna gra Play Empires and Puzzles. Ale jeśli ja sobie też wejdę w kalkulator i ładnie to sobie policzę, że Tutaj sobie na początku uważam, że fajnie, jakbyście sobie zagrali w tą grę, tą dokładnie, bo tutaj też przetestujecie na czym to polega. I wtedy, nawet jak nie wbijecie tego 42 poziomu do tego czasu, w tym okresie czasowym, czyli te 21 dni, to i tak dostaniecie jakąś nagrodę. Więc warto z tego skorzystać, ponieważ takie aplikacje zdarzają się rzadko. No to po pierwsze, jeśli byśmy zrobili wszystkie te trzy zadania, to mamy 115 tam bodajże wychodziło, plus 30, ponieważ liczę sobie. Tom Gre, Monopoly, Tom Empires and Puzzles i Tom Animal Kingdom. To zobaczcie, mamy 115 dolców do wypłaty na PayPal, i to wychodzi na ten moment mniej więcej prawie 500 zł. Dosłownie za darmo. Akurat te ufe są sprawdzone i tutaj ludzie płacą w sensie ci reklamodawcy. Chcą, żeby ludzie testowali te gry i na tym można sporo zarobić. I ja z tej aplikacji też pokazywałem dowód wypłat, w sensie no, z tej strony, na której są te offerole. I myślę, że to jest fajna sprawa, więc też link do tej strony znajduje się w opisie. I też mogę przejść sobie tutaj, akurat, właśnie w te wypłaty. Wchodzimy sobie w ten cash i zobaczcie, w tym momencie jest tam dostępny PayPal. Ja mam na moment nagrywania tego filmu 6 dolarów, więc nie mogę sobie z niczego skorzystać, chyba że ze Skrilla, ale ja ze Skrilla ogólnie sobie wypłacam. No, jak już mam te 10 dolców, chociaż też teoretycznie mogę to zrobić, ale te pieniądze dopiero po czasie są do mnie przypisane do konta, a mogę sobie wypłacić. Tylko tak jak mówiłem, ta wypłata nie jest automatyczna, więc ja sobie tutaj mogę po prostu zlecić taką wypłatę i za jakiś czas dostanę te pieniądze właśnie na moim koncie. Więc tak to mniej więcej wygląda. Najlepiej jest skorzystać sobie z tej gry, wtedy się nauczycie, jak to działa. Tutaj macie też dokładnie napisane, co musicie zrobić. Przykładowo, oczywiście, ta strona jest po angielsku, więc trochę tutaj może być dla was to niezrozumiałe, ale tak jak wam wcześniej pokazywałem, jeśli macie przykładowo przeglądarkę Google Chrome, to możecie sobie prawym przyciskiem myszki i przetłumaczyć sobie wszystko i dzięki temu nie ma z tym żadnego problemu. No i ważną tutaj jest sytuacją to, że my musimy przejść z tego linku trakującego, który będzie nas weryfikował, czy my no, tutaj akurat wykonujemy to zadanie prawidłowe. Więc ja muszę sobie najczęściej przykładowo na to miejsce i w tym momencie albo dostaję ten link za pomocą tutaj tego numeru telefonu, albo on przychodzi na mój e-mail i ja wtedy nawet mogę jeszcze z tego kodu QR sobie skopiować, no, z mojego telefonu, i wtedy muszę z tego akurat specjalnego linku, trakującego, właśnie pobrać tą aplikację. Bo jeśli tego nie zrobię, no to nikt nie będzie miał mnie, jak weryfikować. To też jest informacja, na jakie te platformy, no, urządzenia są dostępne, czyli na Androida, na iPhone'a i na iPada, tak, jest tutaj dostępna. Więc tak, tak to mniej więcej wygląda. I jeszcze dla porównania: bo, jeśli byłyby jakieś takie problemy, że te pieniądze nie zostaną wam tutaj akurat dodane na wasze konto, to warto też robić screeny, że wygracie w tą grę jako taki dowód, że wbijacie sobie tam poziom. I jeśli tam będzie taka sytuacja, że to zadanie wam nie będzie zaliczone, to piszecie wtedy do supportu na tej stronie, że patrzcie, zrobiliśmy sobie tego i tego dnia, robiliśmy to zadanie. Mamy tutaj dowody, że wbiliśmy ten poziom, coś jest nie tak, i oni wtedy tutaj wam przywrócą te pieniądze, bo czasami się zdarzają takie błędy, ale że. Rzadko. Więc to byłoby na tle... Tak jak mówiłem, tutaj jeśli ktoś się interesuje kryptowalutami, to jest fajna akurat sytuacja i można sobie skorzystać z tego lunchpada, który jest właśnie tutaj dostępny jeszcze przez kilka dni i można potencjalnie sobie na tym sporo zarobić, to też zależy kto ile będzie miał BNB na tym swoim akurat portfelu Binance lub też tak jak mówiłem, jak ktoś tutaj raczej nie chce się bawić w takie inwestowanie w kryptowaluty, to taka prosta stronka, gdzie można sobie teraz w taką nową grę pograć i uważam, że to jest fajnie, że przydzielili sobie te poziomy, że też można sobie tutaj od razu co jakiś czas dostawać te pieniądze. No, bo tutaj trzeba, tak jak mówiłem, sobie przetestować tą grę, pograć sobie, wbić konkretny level w tym przedziale czasowym, o którym oni tutaj wcześniej wspominali. I po jakimś czasie otrzymujemy sobie za to pieniądze, które możemy wypłacić sobie na PayPal lub nawet na Skrilla. Tak więc to byłoby na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Na sam koniec, tak samo jeszcze Was zapraszam do dołączenia na serwer Discord. Na nim wszystkie nowe sposoby. Na zarobek w internecie otrzymujecie zawsze jako pierwsi. No i trzymajcie się. Cześć.